Dobra, oferta specjalna, 4000 kredytów, panie Puzonik. Ile pieniędzy, matko! 4000 kredytów, ale dzięki temu mamy ostatnią postać z legend, Meg Choke. To jest zmieszany endgame. I teraz odblokowujemy jeszcze epickiego zadymiarza, Lola. O, od razu jest odblokowana. A nie, zostało tyle przy... 908. Idealnie Lola odblokowaliśmy od razu. Dwa odcinki? Tak jest. I również dzisiaj nie dość, że mamy wszystkie legendy, to mamy również wszystkie epickie postaci. 25/25. Zostały mi same mityki. Samiutkie mityki. Gratuluję, końca gry. I mogę odblokować. Dobra, widzowie, to jest decyzja do was, bo ja się nie znam w tych postaciach. Co mam wybrać? Wiem, że Max widzieliśmy w miarę często. Mówiliście, że Byron jest beznadziejny. Chucka chyba też nie widzimy zbyt często. I Low chyba też nie widzimy zbyt często. Czy Lou, tam nie wiem, jak go się czyta szczerze. Więc wybiorę Max, ale jeśli jest coś lepszego, to da się na pewno znaleźć, żebym przełączył. Także, póki co, słuchaj, zapraszam cię bardzo serdecznie. W ogóle nie wiem, czy zwrócić uwagę, ale na mega świni już jesteśmy prawie na czwartym etapie. Bardzo, bardzo dobrze. Prawie. Właśnie to dochodzi. Klubowi, czekajcie. Właśnie wskoczyło na czwartą. Właśnie wskoczyło na czwarty. Proszę bardzo. Pięknie. Dobra, mamy jeszcze dobę. Zobaczymy, dobra, czy to się uda dobić. Dobra, dzisiaj ja też testuję postać. Bo muszę... Słuchaj, jaką? Każdy w swoim życiu dorasta do momentu, w którym zostaje mężczyzną. Każdy chłopiec staje się mężczyzną w pewnym momencie. Wybierasz? Pokaż. Pokaż. El Primo. El Primo! Dobrze. El Primiak. Dobra, to teraz tak. Odbieramy sobie te wszystkie rzeczy. Teraz tak, Meg musimy zobaczyć. Najpierw ją oczywiście wbić sobie na siódmy poziom mocy, które mamy. Piąty, szósty, siódmy, dosyć standardowo. Dobra, słuchaj. Nie ma zbyt dużo zdrowia chyba z tego, co widzę. Meg wystrzeliwuje krótką serię z blastera, wystawiając na próbę cierpliwość wrogów. Nie wiem, co to znaczy do końca, ale nie zobaczymy. Nie mam pojęcia, co to znaczy. To, co mi się podoba, dużo szybkość przeładowania i daleki zasięg, więc może być spoko i szybkość ruchu szybka. Super atak, mega machina. Meg wskakuje do swojego pancerza mechy, aby siać spustoszenie. Opóźnienie przemiany tylko jest jako jedna sekunda, tu nic więcej nie ma. Aha, i to jest jako ósmy poziom mocy? Ja nie wiem, o co ci chodzi. O, czyli ona ma jakby dwa etapy. Aha, bo ja mogę zobaczyć chyba, co robot robi. Na tym... Tak, mogę zobaczyć, co robot robi. Czyli tak, robot, jak jestem w robocie, mam atak, kontrola nad tłumem, silna salwa pocisków nie pozostawia nic losowi, to najszybszy sposób na rozproszenie tłumu i ma więcej zdrowia, to przede wszystkim też. A za to, jeśli chodzi o super atak, mech wymachuje ogromnym ramieniem, które wrogowie zobaczą i poczują na własnej skórze, czyli zakładam, że będzie na blisko, patrząc na to. No dobra, czy możemy... Zobaczymy, słuchaj, na blisko dwie postaci dzisiaj gramy w takim razie. Mogę jeszcze jakiegoś skinka kupić, wiesz? Jeśli bym chciał. Chociaż nie, ja zawsze myślę o tym, żeby kupić, a jakby nie wiem, czy ta postać będzie dobra, więc zobaczmy, dobra. Dobra, dołosek. A tak. O Jezu, ale to jest mój pierwszy, wiesz, że to jest mój pierwszy mecz El Primo? A mój też jest pierwszy tą postacią. Zobaczymy ale, sobie. Stary, ja El Primo. Postać, którą każdy na świecie grał. Ty, ja zaczynam w robocie chyba. Jak to wygląda? Pokaż. No! O kurde, ty, to ma rzeczywiście zasięg spory. O kurde, ty, to ma giga zasięg. Pa, pa, pa. Co ty gasz zasięgu, jak ja jestem El Primo? No pa. Pu, 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 pu. Mama, zdrowia, uciekam. Ult, a nie, uderzyłem, ja przepraszam. Walczę. Bo to ciacha, dobra. Dobra, działaj tam sobie. Ja w tym czasie strzelam. Idzie... El Primo vs Dial! El Primo! Pomóż! El Primo! Wjechałem! Dobra, uciekłem. Uuu, ja mam blastery teraz. Jezu, ej, jak esportowo gram El Primo. Esportowo El Primo. I teraz mam te, czyli ja mam teraz tak naprawdę dwa razy życie. O kurde, dobra. Ciekawie, powiem ci. O, tutaj są. Piperka. Co, teraz? Czekaj, I czekamy, czy Piperka umiera. Ale poczekaj, właśnie, poczekaj, nie ruszaj nic, nie ruszaj nic. Czy ty odzyskasz mecha po jakimś czasie? Czekaj, to muszę go jeszcze raz uderzyć, niech odładuje zdrowie. No, potestujmy. Ty. Ja wiem, widzowie, kochani, że wy mi zawsze mówicie, żebym sobie wlazł na testy na gdzie indziej. Tak, ale dobra, my testujemy w grze, bo chcemy jeszcze pogać. Dobra, teraz Piperka. I teraz zginę, na ciebie! Dobra. Czyli ult na, jak już wypadnę z robota, to jest, żeby przyzwać robota, jak już jestem w robocie, to robot po prostu uderza. To jest taka kwestia. Okej, już wiem dużo. Ale podobne mają strzelanie. Jak jesteś w robocie, to strzelasz z blasterów i jak wypadniesz z robota, też strzelasz z blasterów. Okej.
No, to całkiem miło. Wydaje mi się, że to byłaby dobra postać, to jest taka dobra postać do kontroli tłumu, kiedy jest dużo postaci. Na przykład jak grasz te bitwy 5x5, na przykład tą zadymkę, czy właśnie zbiory klejnotów, nie? To się wydaje wtedy najsensowniejsze w tym wszystkim. Ale no przez to, że strzela dwoma blasterami, a nie jednym, to ciężko mi czasami ogarnąć, żeby wiesz, trafić jakby w sam środek. Dobra, lecę, pyk, 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 pyk. Bardzo rzadko jak widzieliśmy w sumie, patrząc na to. Ja nie wiem, czy w ogóle ją widzieliśmy, tak szczerze? Widzieliśmy Meg. Oj, zaraz mam ramię, patrzysz na mnie, jesteś tam gdzieś? Cześć, jestem, no. Patrz. O, widziałeś? Za 5 klocków uderzyłem. No. I mogę tak po prostu machnąć w kogoś, za 5 koła. Cześć. Primo! Pojechałeś. Nice, dobra, po lewej chyba. Dlaczego ja wcześniej nie odkryłem tego mutanta? O, tam ktoś wkurzony chodzi. Dobra, biję go. Tankuję. Chłopczaka zawalasz? Zostawiam ci. Zostawiam ci, nie było to co zostawiać tak naprawdę. El Primo! Podoba ci się El Primo, co? Nie no, petarda gaming. Bardzo rzadki leci mi. Dobra, o, może być. I tyle. Dobra, to lecimy teraz na zbiory klejnotów zwykłe, potem jeszcze zobaczymy sobie te 5x5. Wydaje mi się, że w tych 5x5 będzie ciekawiej, bo jeśli będzie dużo graczy obok siebie, to będę w stanie tymi blasterami po prostu więcej trafiać. Ale no, jakby to będzie różna kwestia. O, są dwie... jedna z postaci, którą mogę blokować, czyli ten Byron. Ja nie wiem totalnie, co on robi jakby do tej pory. Tak go rzadko spotykamy, że... No, ale ogólnie my spotykamy bardzo rzadko postaci poza metą. Najczęściej, szczerze, ja jestem zdania, że najczęściej postać... Kurde, jak ty zadupiłeś. Najczęściej postać, jaką widzimy, tak statystycznie, to jest Piper. Zauważyłeś, że każdy gra Piper. No masa osób gra Piper. Też, no oczywiście Edgary też są. Tak. O, to jest klasik. Edgary? Potem... Nie, no, Edgarów to w kółko spotykasz przecież. Primo! Dobra. Primo! Ja kocham El Primo, przysięgam. Dobra, teraz odsuń się i daj mi się zrespić, patrz. Niech cię gonią. Chodzi o to? Nie. O, dobra, zginąłem. Ale żeś odwalił, ja chciałem go ultem ciachnąć, ich wszystkich ciachnąć ultem. No nie udało mi się. Dobra, idą. Jeszcze go walnął ten wózek. Dobra, idźcie wszyscy, w jednym miejscu. Ciach. A to nie działa na wszystkich, a szkoda. Działa na wszystkich, uderzyłem wszystkich. Wszystkich uderzyłeś? No, wszystkich. Tu jest w krzakach w ogóle jeden gość. Dobra, mam plan. Byron! Który nic nie robi. Dobra, jeden kill, drugi kill. Zrobiłeś tego killa? Czy zginąłeś? Nie. Dobra, zginąłem. Co chwilę ulcie. Nice. Zginąłem lecąc za ulcie, stary. Niezły testing. Ciach. No i tu te blastery były spoko i ciachnięty jeszcze ostatni. Zajadziłeś jaki... Nasz Mortis zrobił zero kill. Po prostu se chodził. Classic Mortis Gaming. Dobrze. Nie no, spoko się wydaje ta postać. Na pewno nie jest jakąś taką, wiesz, super OP postacią. Na pewno też inaczej się gra, kiedy wywalą cię z tego mecha i rzeczywiście musisz biegać jako normalna postać, nie? Ale plus jest taki, że tu masz 6000 zdrowia, plus cała postać jeszcze ma chyba 3,5. Czyli twój ult to jest to ciachnięcie, tak? Tak, na mechu, a jak stracę robota, to mój ult to tego. To przywraca ci robota. Tak. Dawaj tego sama, dobijaj, dobrze. Peki umieśniony. No ja teraz mam, widzisz, mam tyle zdrowia. O. Nice. Dobrze. No, ciechnąłem bez sensu. Trochę, no ale no cóż. Spokojnie, my czekamy. Oj, tutaj dobijanka mocna dobijanka. Tu. Sam. Teraz czekamy na dwójkę. No, już idą. Jeden. Ale żeś zrobił. 300 HP mi zostało w sumie. Idzie sam jeszcze. Ja mogę sobie stać, odładowywać zdrowie, on nic mi nie zrobi na tego, na dystans za bardzo. Czy jestem gotowy? Nie jestem. O, kurde, rozsypani. Jezu, nienawidzę tej tary. Jak ona może tak grać? No, nie zdążyłem już. Nie zdążyłem, nie przejmujemy. On się tam wkurza. Znowu idą. Tu. Ja bym chciał w końcu wypaść z tego mecha. Nie rady. Ja bym chciał w końcu wypaść, już jest koniec. No jakby, no te boty no nie zrobią zbyt dużo. Ale no.
No ta tara tutaj coś złapała. Wkurzyła mnie strasznie, no. Tak szczerze. Życie. Nice. No. Co? Kolejne, czas na kolejne. Tak o, jest. No i kolejny rzadki to jest już chamstwo. Kolejny rzadki, naprawdę to samo. Chamstwo. To samo. Dobra, skoro zrobiliśmy gorącą strefę, zróbmy knockout. Zobaczmy, jak na knockoutie to się sprawuje. Mówię, wydaje mi się, że w pewnym momencie będzie po prostu problem, że wiesz, że postaci będą cię bić mocno, no. Zastanawiam się, co byłoby takie dobre, żeby rozwalać mega, ale tak naprawdę no po prostu walenie obrażeń, to jest jakby podstawa. Chyba tak, no. Zasięg jest całkiem spory też, więc jakby no tu nie można ponarzekać, zobacz, no mogę bić aż tyle, nie? Więc jest mimo nie najgorzej. No cyk, cyk, cyk i tu na górze ktoś był. Zdarzy. Nie ma go, o jednak jest. O! O, uciekłem, a miałem ulta. No rozwal! Rozwal mi! No nie rozwalili mi bota. Dobra, teraz pójdę i dam się rozwalić na bota. Dobra. Nie wiem, czy szadę. Idę i tankuję wszystko, okej, pa. Nie wiem, czy na szadę moje deczko, bo tutaj jest Elbrimo! Chciałbyś się rozwalić mecha, co? Nie dam rady. O! Dawaj, rozwal mi! Rozwal mi bota! No dawaj! Nie rozwaliła mi bota, no. Nie da się, co ty? Bot nie rozwali bot. Pa! Elbrimo! Kurde, uwielbiam, dostaję się, bawię jak dziecko. Najlepsza postać świata. A nie grałeś nią. Czemu nikt mi nie napisał w komentarzu graj El Primo Mati? Zmieni to twoje postrzeganie świata. Graj El Primo Mati. O, czekaj, bo dostałem stary paskalny. Ja dostałem 200 monetek. To będzie obsany. To będzie trzeci zadki z rzędu. Teraz mamy zadymkę, nie będę grał koszykówki, bo nie jestem wielkim fanem koszykówki. Bo nie jestem debilem, myślałem, że powiesz. Nie! No nie wiem, jakaś ta koszykówka tutaj mi nie siada w tej nie, grze. Nie, ty... Wolę no, zadymkę, jest ciekawsza. Zadymka jest się coraz lepsza, piłka nożna jest, mówię... O, jest paruwa. O wiele lepiej celowanie jest zrobione, bo tutaj naprawdę celujesz ten kosz, celujesz tą bramkę i trafiasz bramkę, co ja? Ciach, paruwa. A, wszyscy dead. Dobra, ty. A nie, jeszcze ja. Hup, no. Pa. I zobacz, teraz widzisz, jest, teraz wyglądam tak, w ten sposób. Tak, to był ult. No, dobrze. Skoczyłem za siebie, bo źle wycelowałem. No, i pyk. Zrobione, proszę bardzo. I teraz mam ulta na tym, więc mogę iść i od razu kogoś ciachnąć, pa. Dobra! I zrobione, no nie wiem, czy ja piłki nie dostałem w pewnym momencie po prostu. Ciach. Ciach. 13 HP mam. Dalej nie rozwalili mi tego tarczy z bota. Nie, nie da się rozwalić tego bota, jak jesteś, jak gasz na boty, no po prostu się nie da. Bot z botu nierówny, coś takiego można powiedzieć. Chyba tak, no. Oj, no ładnie. To mi za są. Bardzo ładnie, cyk. Zagrajmy jeszcze jedną zadymkę, taką zwykłą zadymeczkę. A, kurna, krzyku. Zadymeczka jest fajna, czasami. Zadymeczka jest super. Dopóki nie trafiasz na spoceńców. No zobaczmy. Jest Bo, jest 8-bitowiec i kto? I ten, którego nie mam, ten Poł chyba, co się nazywa, czy Po, ciężko stwierdzić. Pan P? Pan? Nie, to nie jest pan P. Zresztuję. To był żarcik kosmonaucik typia, czy nie śmieniesz w ogóle. Pup. O Jezus, nie tego. Osiemitowie jest dead. Dobra, ja idę po piłkę. Ty idź bij się, a nie. Ja się bić, El Primo! El Primo! Czy będzie podanie do El Primo? Podanie do El Primo! Jednak nie podanie do El Primo, jednak podanie na bramkę. O, jednak no, nie podanie na bramkę! O, zwaliłem wszystkie beczki. Zginąłem! No i nice! Zaniem wszystkie beczki jak coś ultem. Beczki, aha, dobra, te. No i teraz możemy po prostu midem wlecieć i to zniszczyć. El Primo! Łodam! Dobra, El Primo wygrał. Chciałem ultać. O, już koniec. No ten miecz ci powiem jest całkiem spoko. El Primo! Dawaj, dupy. Ciach. Oddawaj mi tą piłkę. Uwaga! Oddawaj mi ją. Ja przyjmuję na siebie. Dobra, podejdź! Teraz to ja wypadam z tego. Tu. Nie mam tutaj jakby za bardzo tego. No, zleciałem. O, zginąłem. El robot! O Boże, wypadnę. No, jesteś El dupa. Mam mało zdrowia, dostałem mocno. Trzeba to ugać. Bardzo mocno. Skup się, panie. Skupiam się. Tu. El Primo! Tu. Dobra, i lecimy dalej. Krzaczochy. Ciach. Do widzenia. Ciach. Nie, ciach. Nie! Ja lecę!
Gdzie myk lecisz? Pachę mu pokazywałeś. O, zobacz, tu ma. Ciach, mieczyk. Ciach, mieczyk. O 9000 ruska melodii. 9000 obrażeń. No, zdarzyło się. Congratulations. Zdarzyło się, no czasem się zdarza, tak wiesz. Dobra, jak zbiorę klejnotów, czy jesteś gotów na to? Ale 5 na 5, 5 na 5. 5 na 5 osób. Znaleziono graczy 1. 2, to chyba nas. I 10. Stryk. Czyżby to byli boty, czy będą gracze, myślisz? Ja nie mam pojęcia, graczy. Szczerze mówiąc, to jest dobre pytanie. Myślę, że już będą gracze. Które powinni być gracze, no. Jednak nie. Jest Chuck chyba? Chyba Chuck. Ten, którego też mogę odblokować, ale nie wiem, czy jest a dobry. Ja nie wiem, panie, bo ja tylko sprzątam. Ty, to w teorii Angelo może być dobry, bo tego. No Angelo będzie w tej chwili dobry. Angelo mógłby tu być naprawdę fajny. Dobra, ciśnięty. To ty jest cała ekipa remontowa. O, mogłeś powiedzieć, ten nie strzelałeś. Czek idzie! Kładę kill! Kładę! Pentakill! Oh my god! Chciałbyś, chciałbyś. It is happening! Woo! El! Primo! Dobra, ja tu nie mam... Ja dobra, zginąłem. Aha, dobra, wywaliłeś wszystkie te gemy, które mieliśmy. Nice. Very I'm sorry, nice. Brother. I'm sorry, brother. I'm just fighting for my destiny, you know? Ciup, 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 ciup. Brother, ciu, 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 ciu. Nie trafiłem. Uwaga, uwaga, ale to uwaga, nie problem. El Primo! El Primo! Staj, ja się czuję jak dziecko we mgle. Ba. To jest przepiękne, przepiękne co się dzieje. Jak jesteś El Primo. Koniec, uciekamy. Tak, uciekamy. Oni dostają, tak, kurde, nie ma ich, nie ma. Leon mówi tak, ja jestem Leon. A ja mówię El Primo. Aaaa, ginę chyba, albo jeszcze nie. No, musi być play of the game, oglądam play of the game, będzie El Primo, będzie El Primo, zobaczmy. El Primo? Dobra, zobaczmy kto będzie. El Primo! El Primo! A, to chyba, a nie, to tutaj, to wleciałeś w nich wszystkich. Się wysypał na sam koniec. 15 kili! No, ja zrobiłem 12 kili. Ale nie 15. Ale nie 15, no dobra jest, epicki! Okej. Okay. Ej, szczerze, ja strasznie polubiłem te zbiory klonatów 5 na 5. Strasznie w porządku są. O, powiem ci, dostałem tego. Ale to jest to kać. Uuu, panie, ja dostałem kolejny z karnetu. O, dobra, rzadki. Ta, no, jeśli chodzi o to. Ale ja dostałem kolejne ci... 200 kredytów. Dostałem ci wszystkie rzadkie, wszystkie rzadkie side-dropy. 3 plus 1 z karnetu, 4. Rzadkie jest mi strasznie przykro, bo myślałem, że El Primo przynosi szczęście. Słuchaj, ja ci powiem, wydaje mi się, że ta postać będzie spoko. Nie wiem, czy na rankedy byłaby spoko, wydaje mi się, że raczej nie, bo jest dosyć wolna. Chciałbym coś powiedzieć bardzo ważnego, ale ogólnie na takie mecze 5 na 5 czy coś jest spoko, do bicia strzelasz po prostu w jedno miejsce i nawalasz. Staję, mam idealne podsumowanie odcinka. Mhm. Które pokazuje, jacy są widzowie i teraz w komentarzu będą ci zlejbekę, ale ty jesteście wy gówniarze. Kliknij na mega świnie i zobacz czat i zobacz wiadomość 6 minut temu. Zobacz czat klubu. Elo nie ma Leona. No nie masz. Co tak pisze? No bo nie masz. Pisze prawdę. Prawdę i tylko prawdę. Niestety, ja sprawdziłem na klubie, jeszcze nie ma niestety nikogo do wyrzucenia, więc póki co dziękujemy serdecznie, trzymajcie się, było dobrze, moi drodzy. No i cześć. Pa, pa.